Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Juźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut wymieńbitcoina.pl. Bez zbędnego gadania przejdźmy jednak do tego, co dziś najistotniejsze, a więc do analizy. I standardowo, jak zwykle, rozpocznijmy to dzisiejsze spotkanie od omówienia aktualnej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego cena w dalszym ciągu utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie, nieco poniżej 17 tysięcy dolarów. Póki co nie wydarzyło się nic szczególnego, co w jakikolwiek sposób mogłoby przyczynić się do powstania większej zmienności. Być może coś takiego wydarzy się dzisiaj o godzinie 14:30, kiedy to opublikowany zostanie raport z amerykańskiego rynku pracy, choć w praktyce wiele wskazuje na to, że raport ten będzie miał zdecydowanie mniejszy wpływ na rynki finansowe niż zaplanowany na kolejny tydzień raport dotyczący inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych, bo to właśnie od inflacji w dużej mierze zależy to, jakie działania podejmuje amerykańska rezerwa federalna, która w styczniu nie będzie miała swojego posiedzenia. To zaplanowane zostało dopiero na początek lutego, w związku z czym jeżeli miałoby się okazać, że tylko i wyłącznie decyzje monetarne Fedu będą wpływały na rynek kryptowalut, no to można powiedzieć, że przed nami względnie spokojny tydzień, ale poczekajmy jeszcze na przyszły tydzień. Dokładnie, jeżeli mnie pamięć nie myli, 12 stycznia raport na temat inflacji zostanie tutaj opublikowany, natomiast póki co wiele wskazuje na to, że Bitcoin po prostu będzie w tym względnie wąskim przedziale się utrzymywał, nieco poniżej 17 tysięcy dolarów, być może nieco wzrośnie, być może nieco spadnie, ale żadnych wielkich powodów do optymizmu w perspektywie krótkoterminowej tutaj nie widzę. Wręcz przeciwnie, można uznać, że skoro rynek konsoliduje, a wcześniej zaliczył dość wyraźny spadek w efekcie upadku giełdy FTX, no to to odbicie, które obecnie obserwujemy, może okazać się formą korekty. W związku z czym w dalszym ciągu wydaje się, że dość realny jest scenariusz zakładający kolejny spadek. Nie mówię, że jakiś olbrzymi, ale chociażby powrót w kierunku poniżej 16 tysięcy dolarów wydaje się na Bitcoinie dość realny. Jeżeli chodzi natomiast o najbliższą przyszłość, myślę, że najbliższe dni będą tutaj przebiegały właśnie bardzo spokojnie. Rynek będzie utrzymał się na względnie stabilnym poziomie i żadnej większej zmienności bym tutaj się nie spodziewał. Jeżeli chodzi o Ethereum, mieliśmy większą zmienność w środę, 4 stycznia, kiedy rynek wzrastał o prawie 3,5%. Dość wyraźny wzrost, który sprawił, że ETH wybiło powyżej technicznego oporu, gdzieś pomiędzy 1220-1230 dolarów. To jest ta strefa. Ona została pokonana. Od wczoraj obserwujemy spadki bardzo spokojne, bardzo niewielkie, w związku z czym mogą one być formą takiego rynkowego odreagowania. Jeżeli tylko ta wyprzedaż będzie kontynuowana, no to w mojej ocenie Ethereum mogły powrócić teraz do tego poziomu. Tak jak był testowany tutaj jako wsparcie, wybity, test jako opór, wybity, test jako wsparcie, wybity, test jako opór, wybity, no to czas na test jako wsparcie, a więc rynek może wprost wracać teraz w kierunku 1220-1230 dolarów, jeżeli tylko w okolicy tego pułapu pojawi nam się większa reakcja popytowa, taka jak chociażby pojawiła się 8 grudnia, no to wówczas można by oczekiwać wzrostów, czy to w kierunku powiedzmy 1320-30-40 dolarów, albo dalej 1380 bądź 1425 dolarów, natomiast jeżeli chodzi o tą krótkoterminową perspektywę, to w mojej ocenie ETH będzie wracało w kierunku właśnie 1220-30 dolarów. Przechodząc z kolei do projektów, które to Wy zaproponowaliście, zacznijmy sobie od notowań IOTY, której kurs utrzymuje się od tak naprawdę już połowy grudnia wewnątrz formacji klina zwyżkującego. To jest dość ważne, że jest to klin, dlatego że jeżeli ktoś zna dość dobrze założenia formacji cenowych, to wie, że kliny, podobnie jak konsolidacje, są formacjami korekcyjnymi, co oznacza, że owszem, nie zawsze, ale statystycznie częściej rynek wybija z tego typu układu w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Tak więc jeżeli w tym konkretnym przypadku ten wcześniejszy ruch był spadkowy, no to niestety zwiększa nam się prawdopodobieństwo, że notowania IOT wybiją z tego układu dołem. Oczywiście to nie jest tak, że ta formacja będzie kontynuowana do połowy lutego, kiedy dojdzie do jej pełnego zwężenia, bo z cleanów rynek zwykle wybija szybciej niż później, więc jeżeli tu jest początek formacji, tu jest koniec, to myślę, że wybijemy tak naprawdę jeszcze w styczniu. Zakładałbym, że być może jeszcze nawet do połowy stycznia jakieś wybicie może się pojawi, natomiast jeżeli to wybicie nastąpi faktycznie dołem, no to wtedy należałoby przygotować się na możliwość przetestowania nawet grudniowych dołków, czyli spadek tak naprawdę w okolice albo nieco poniżej 16 centów i póki co sytuacja na notowaniach IOTA nie wygląda optymistycznie i to z jednej strony z punktu widzenia tego, że mamy tutaj clean, ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, no dobra, a pomijając ten clean, to możemy zwrócić uwagę chociażby na momentum, czyli dynamikę ruchów. Dwóch ostatnich, ruch spadkowy bardzo silny, duże momentum spadkowe, ruch wzrostowy bardzo spokojny, bardzo niewielkie momentum wzrostowe. To świadczy o tym, że po prostu nie ma tutaj zbyt dużej presji popytowej, kupujący nie mają siły, by przejąć kontrolę nad rynkiem, w związku z czym tylko starają się powoli odreagować, natomiast nie ma tutaj póki co żadnych sygnałów przemawiających za tym, żeby to był początek kolejnej jakiejś większej hossy. Wręcz przeciwnie, bardziej ta dynamika świadczy o tym, że jest to tylko i wyłącznie forma korekty, co zwiększa ryzyko ponownego ruchu spadkowego w najbliższym czasie. Potencjalnych spadków w najbliższym czasie oczekiwać moglibyśmy także na notowaniach Stellara, którego kurs utrzymuje się wewnątrz formacji równoległego kanału spadkowego. Widzimy, że ostatnia kilkudniowa zwyżka doprowadziła do przetestowania górnego ograniczenia tego układu. Widzimy, że wczoraj pojawiła się reakcja podażowa, dziś o poranku też obserwujemy spadki, tak więc jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, to rynek mógłby spaść tak naprawdę tutaj no, poniżej 7 centów, dopiero tam znajduje się dolne ograniczenie, będzie ewentualnie spadać niżej, bo przecież nie można wykluczyć wybicia z tej formacji dołem, a gdyby tak się stało, to na notowaniach Stellara ja kolejne wsparcie mam wyznaczone dopiero na poziomie 6,4 centa, czyli 0,064, poziom, który był testowany jako wsparcie w maju 2020 roku i później we wrześniu również 2020. Od tego czasu testowany nie był, natomiast jeżeli spadki będą kontynuowane, to myślę, że notowania Stellara są na dobrej drodze, żeby do tego pułapu 6,4 centa tutaj spaść. Przechodząc dalej, zerknijmy sobie na notowania Chainlinka. W tym przypadku widzimy, że wyprzedaż, którą obserwowaliśmy pod koniec minionego roku, doprowadziła do pokonania wsparcia w wysokości $5,75. Później pojawiło się pewne odbicie wzrostowe. Odbicie nie jakoś bardzo dynamiczne, bo widzimy, że ono trwało dłużej, było mniej dynamiczne, mniejsze pod względem zasięgu niż te spadki i wczoraj pojawiła się reakcja podażowa. Czy jest to reakcja, która już sygnalizuje odrzucenie oporu w wysokości 5,75? Troszeczkę jej zabrakło, dlatego że gdyby ta wczorajsza świeca spadkowo zamknęła się nieco niżej, mówilibyśmy tutaj o formacji objęcia Bessy. Natomiast póki co formacji objęcia Bessy nie mamy, ale mimo wszystko jest to reakcja dość wyraźna, która zwiększa ryzyko, że rynek faktycznie może potraktować to odbicie jako formę korekty, po czym powrócić na ścieżkę spadków, dla których realnymi zasięgami wydają się nawet okolice $4,80, bo tam kreśliłbym kolejne wsparcie. Za czymś takim przemawia też sytuacja widoczna z perspektywy interwału tygodniowego, gdzie zauważymy, że tu mieliśmy już tak naprawdę na przełomie kwietnia i maja ubiegłego roku ruch spadkowy, po czym notowania Chainlinka weszły w trend horyzontalny, trend boczny. Były spadki, były wzrosty, spadki, wzrosty i tak dalej, co było formą korekty, w związku z czym wybicie z tego układu dołem też jakoś szczególnie nie powinno nas dziwić i w mojej ocenie spadek w kierunku 4,80 wydaje się tutaj naprawdę całkiem prawdopodobny. Przechodząc dalej, Flow. W tym przypadku retestujemy bardzo lokalny poziom wcześniejszego wsparcia, teraz opór, wysokość niespełna 73 centów, 72,8, czyli 0,7280, poziom testowany w drugiej połowie grudnia jako wsparcie, tu testowany jako opór, wczoraj spadek o niespełna 3%, dziś o poranku spadek też o prawie 3%, jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, najbliższe wsparcie to jest 65 centów, czyli okolice ostatnich dołków, natomiast gdyby notowania Flow spadły niżej, no to tu już nie mamy historii notowań pozwalającej określić jakiekolwiek inne poziomy, więc jedyne co nam pozostanie to po prostu obserwować to, jak rynek może spadać jeszcze niżej, bo jesteśmy w trendzie spadkowym i póki co ciężko jest znaleźć argumenty przemawiające za odbiciem. Oczywiście ja patrzę na perspektywy rynku kryptowalut, takie powiedzmy 12, 18, 24 miesiące plus, bardzo pozytywnie. Natomiast jeżeli chodzi o te najbliższe tygodnie, kwartał, być może dwa, no to nie wygląda to jakoś szczególnie kolorowo, więc myślę, że spadki jeszcze mogą być tutaj jakieś kontynuowane. Jeżeli chodzi o XRP, no to w tym przypadku pojawiła się dość spora wyprzedaż na początku roku, w efekcie czego, czy w efekcie której kurs XRP osunął się na chwilę, ale osunął się w okolice poziomu, o którym ja mówiłem już tak naprawdę pewnie z końcem listopada, czyli okolice 30-32 centów mniej więcej. Widzimy, że tam pojawiła się pierwotnie jakaś reakcja popytowa, natomiast reakcja względnie krótko trwała, dlatego że od kolejnego dnia znów mamy spadki. W mojej ocenie, jeżeli tylko ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to XRP jeszcze raz powróci w okolice tych czy to 32, czy ewentualnie skrajnie w okolice 30 centów, więc myślę, że ponownie w tym kierunku będziemy na przestrzeni najbliższych dni tutaj jeszcze zmierzać. Tak więc spadki w mojej ocenie nie zostały w przypadku XRP wyczerpane, ale jak już jesteśmy przy tym projekcie, to oczywiście trzeba zwracać uwagę, że sporym ryzykiem takim fundamentalnym dla XRP jest sprawa sądowa pomiędzy Ripple a SEC-iem. To jest sprawa, która ciągnie się już od x miesięcy i to jest sprawa, której wynik w dużej mierze będzie rzutował prawdopodobnie na wzrost bądź spadek XRP. Natomiast ciężko jest powiedzieć, kto tę batalię sądową wygra, bo jak się czyta opinie w internecie, no to jedni wskazują, że Ripple wygra, XRP odleci w kosmos, drudzy wskazują, że SEC to wygra i Ripple wtedy pójdzie do piachu. I niektórzy nawet sugerują, że to właśnie przegrana Ripple będzie końcem Bessy. Dlaczego? Dlatego, że wraz z przegraną Ripple XRP zaliczy spory spadek, który uznany przez niektórych został jako oczywiście potencjalny spadek, bo jeszcze go nie ma, ale jeżeli tak nastąpi, to niektórzy uznali, że będzie to ostateczny gwóźdź do trumny tej Bessy i finalnie po tym spadku nastąpi pewnego rodzaju takie ożywienie, nazwijmy to, rynek kryptowalut odbuduje się i powróci na ścieżkę wzrostów. Natomiast kiedy ta sprawa zostanie finalnie zakończona, jak zostanie zakończona, kto wygra, ciężko jest na ten moment powiedzieć, więc po prostu trzeba, inwestując w ten projekt, trzeba zdawać sobie sprawę z ryzyka systemowego, które właśnie wynika ze sporu pomiędzy Ripple a SEC-iem. Jeżeli chodzi o Trona, w tym przypadku spora zmienność, bo dzisiaj o poranku tak naprawdę mamy spadki o ponad 5,5%. Wczoraj mieliśmy spadek o niespełna 2% i oczywiście to nie jest coś, co w jakikolwiek sposób powinno nas szczególnie dziwić. Mieliśmy bowiem dość dynamiczny ruch spadkowy w pierwszej połowie listopada, następnie spokojne odbicie wzrostowe, które doprowadziło do retestu wcześniej pokonanego wsparcia, teraz oporu w wysokości 5,8 centa. Myśmy o tym poziomie mówili już jakiś czas temu, bo Trona dawno nie analizowaliśmy, ale zdaje się, że w grudniu o tym poziomie mówiliśmy. To jest też pułap, który pokrywał się ze złotą proporcją, a więc zmierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego i jego odrzucenie napędza nam kolejny rajd spadkowy. Widzimy, że ten rajd spadkowy doprowadził już do pokonania lokalnego wsparcia w wysokości 5,2 centa. W najbliższym czasie może zostać pokonane także kolejne wsparcie w wysokości 5 centów, a jeżeli tak się stanie, no to w mojej ocenie kolejnym pułapem cenowym, do którego kurs Trona mógłby w najbliższym czasie dążyć, jest dopiero bariera tak naprawdę w wysokości 4 centów. Jest to poziom, który był testowany jako opór w lipcu 2018 roku, był testowany jako opór w czerwcu, lipcu 2019 roku, był testowany jako opór w sierpniu 2020, był testowany w listopadzie 2020 i był testowany w styczniu, lutym 2021. Następnie został wybity i w drugiej połowie lutego 2021 roku został przetestowany jako wsparcie i od tego czasu rynek tam nie wracał. Natomiast jeżeli wyprzedaż będzie kontynuowana, to być może rynek właśnie tam wróci. Spoglądając na interwał tygodniowy, zauważymy, że też dynamiczny spadek, spokojne odbicie. Poziom tutaj testowany jako wsparcie, tu testowany jako opór i znowu zaczyna się kolejne dynamiczne odbicie spadkowe. W związku z czym, jeżeli tylko rynek spadnie poniżej 5 centów, to w mojej ocenie bariera 4 jest po prostu kolejnym punktem, do którego będziemy dążyć. Inny projekt, który zaproponowaliście, to jest Alchemy Pay. W tym przypadku rynek utrzymuje się w trendzie horyzontalnym, powiedzmy od połowy grudnia. Jest to strefa pomiędzy 0,7 centa, 0,9 centa, 0,0075 do 0,009. Poziom tutaj testowany jako wsparcie, tu testowany jako opór. Poziom tu testowany dwukrotnie jako wsparcie i w tym przedziale możemy się utrzymywać. Były spadki, były wzrosty, były spadki, mamy jakieś wzrosty. Nie jest powiedziane, że te wzrosty za każdym razem do tych 0,9 centa muszą docierać. Być może będziemy mieli mniejsze wzrosty, spadki i tak tak dalej. Natomiast ogólnie rzecz biorąc nie napawa to jakoś szczególnie optymizmem, dlatego że jest to forma korekty. Tak jak tutaj, spadki, ruch boczny jako korekta, spadki, ruch boczny jako korekta, co zwiększa ryzyko wybicia dołem, natomiast gdyby do takiego wybicia doszło, to nie będziemy w stanie już tutaj oszacować potencjalnego zasięgu, dokąd ta tendencja spadkowa mogłaby dalej być kontynuowana. I na koniec tego dzisiejszego spotkania spójrzmy sobie jeszcze na notowania ARK. W tym przypadku retestujemy sobie wcześniej pokonane wsparcie, tutaj bariera wysokości mniej więcej 24, okolice 24 centów, tu testowane jako wsparcie, wybite, teraz test jako opór. Oczywiście projekt z bardzo małą płynnością, więc trzeba nastawiać się na to, że przy tak niewielkiej płynności, jaką tutaj mamy, analiza techniczna nie będzie tak skuteczna jak przy dużych projektach, dlatego że jest to projekt o wiele mniej popularny, a analiza techniczna bazuje na popularności swojej. Tak najprościej można tłumaczyć skuteczność analizy technicznej, dlaczego ona czasami działa, czasami nie. Natomiast jeżeli mamy projekt mało płynny, mało popularny, no to ta analiza techniczna będzie w naturalny sposób o wiele, wiele mniej skuteczna, więc jakoś szczególnie bym się nią w tym przypadku tutaj nie kierował, dlatego że jest to projekt, który po prostu będzie obarczony dużym ryzykiem. Natomiast gdybyśmy mieli zaliczyć jeszcze jakiś spadek, to celowałbym w okolice dołków z 20 roku, czyli okolice powiedzmy nawet 10-11 centów mogłyby zostać tutaj w najbliższym czasie przetestowane. Z mojej strony to było na tyle, jeżeli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Oczywiście, jeżeli materiał się podobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba na tym kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie i koniecznie w komentarzu dajcie nam znać, jakie projekty chcielibyście, abym przeanalizował dla Was w przyszłym tygodniu. Ja za dziś serdecznie dziękuję, trzymajcie się, spokojnego, długiego weekendu i do usłyszenia już w poniedziałek, oczywiście o tej samej porze.